To nie będzie spokojnie dzisiaj. A czekaj, to ja muszę iść po lampkę wziąć. Połączyło się z satelitą chyba. Lecimy kolejne branie. Nie ma spokoju. Nie ma spokoju. Jest ryba! Jest ścieżka zdrowia tutaj. What's up? It feels so heavy, like not moving, no headshot. Ja ci gwarantuję, że będzie 40. Nie, Mark, nie chciałbym, to będzie. No, it hasn't shook its head once. No, it's not. Don't hit. No, it's not. Get in the net. Bosh! Oh, yeah. Good job. Very nice. That caught me off guard. I was going down, I heard the alarm. I'm like, is that a run? I look up and I see you right by the door. I te wieloryby tam żerowały na tym. Podpływaliśmy pod same wieloryby, a pod nimi tuńczyki zbierają te wszystko, no tak, co one wyplują, nie? I podpływasz pod same kurwa wieloryby i rzucasz pod nie. Opowiadaj człowiekowi, bo ja mi opowiadałem. To ja pokażę wideo zaraz. Pokaż mu wideo. Jest wideo. To nienormalne, to syk człowieku. No jednego chyba zaczepiłem przez przypadek. Jaki jest twój PB? Jakie masz kurwa? Jakie masz PB? Nie ma jakieś 3 tony. Nie mogłem tego kurwa stać. Was steady pouring, heard the drops and fizzle meant to be. Shelling in my crib, no doubt, beat the scenery. Telephone rang, then it stopped before I could answer it. I heard a knock at the door, so I answered it. It was Jermaine, he had a little situation. Beef up on the block and off the doctor led the confrontation. Woda opada, zaczynają płynąć jakieś kłody. Mam nadzieję, że nie wpłyną mi w żyłki, bo idzie tak centralnie. Nie ma na to rady w tym wypadku. Zobaczcie, jak tutaj wygląda sytuacja. Dzisiaj wbijałem kij. No, dzisiaj wbijałem kij, zobacz, tutaj. Po 16, tyle spadło. Usiadł na wodę. Cydra. I się przywitam. Siema albo się nie ma, witamy kolejnego poranka w The Lake House City. Not Dale Hollow. Hashtag Not Dale Hollow. Nie musicie jechać do Dale Hollow, żeby łowić duże karpie. Wręcz przeciwnie, macie większą szansę w Connecticut. Że karpie są bliżej. Bliżej Polski. Mamy oczywiście piękne ryby, które czekają na sesję w slingach. A dzisiaj zapowiada się pierwszy słoneczny dzień. Ja muszę przygotować szybko zestaw. Muszę przygotować szybko zestaw, bo właśnie zwodowałem karpia na Pure Monsterka od Ultimate'a. No i niestety, ale spadła mi tutaj ta rurka pozycjonująca włos, bo tutaj 30 mil wjechał, 30 mm. Jest misja, zobaczcie ile wody ubyło. Tutaj jest kijek, który o 16 wczoraj wbijałem. Raz, dwa, trzy. Trzy metry linii brzegowej więcej i jakieś kolejne metr albo nawet i półtora wysokości, łącznie tutaj z półtora, dwa metry wysokości lustra wody zabrało, a karpie i tak żerują. Tam jest mój misiek na dzisiejszą sesję. No więc chcę zabrać tripod, postawić go tutaj, żeby móc rzucać sobie elegancko na wprost, bo jednak z łodzi mam mało miejsca do tego, żeby zamach wziąć odpowiedni, więc tutaj będzie mi wygodniej. Dojeżdża jeszcze do nas Tomek, nie wiem czy dzisiaj, ale już niedługo, więc będzie nas łącznie 5. Jeszcze Krystian dojedzie na jedną noc, prawdopodobnie, więc w pewnym momencie będzie nas tutaj 6 karpiarzy. Krystian wczoraj akurat wpadł na godzinę i wyciągnął pięknego też miśka. Nature.
to jest to, co sprawia, że ciężko te karpie wyholować. Zobaczcie. Wygląda jak nasza polska raciecznica. From Poland? Zbieramy to, co ludzie gubią. Na zaczepach. Piękna. It's beautiful. Karpie na to biorą? Karpie nie biorą. Tu nie ma ryb. Piękna woda. I no zarybić. Tak jest. Squarepants carp. Ale ten już, kurde, widać, że jest napuchnięty aż taki. No, ten już pojadł troszkę, no. No. Pracowita noc, a jeszcze bardziej pracowity poranek. Grzesiek dzisiaj wskoczył do gry i to z wysokiego, co? 5 ryb, o ile dobrze pamiętam. Z czego 2 ponad 30 funtów, na które czekają na to, żeby je sfotografować. Ja mam także 31 i chyba to na tyle. Było więcej brań, niestety tym razem mniejszych ryb, ale co w tym wszystkim jest pocieszające, że pomimo tego, jak agresywnie i jak szybko spada woda, te karpie i tak żerują, więc jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, że w tym momencie, kiedy ten poziom już się ustabilizował, to gdy zanęcimy, to powinniśmy tutaj zrobić niezły damage. Jedno z pytań, które zadawaliście odnośnie tego, jak kupić licencję, no to Online Sportsman Fishing License. Jak piszecie sobie Connecticut Fishing License, to dostaniecie się do tego miejsca. Ale tylko z ciekawości chciałem wam pokazać, jakie tutaj są pytania na przykład. Nie? Wiecie, o co chodzi? Ale chcą nawet wasz wzrost i wagę. Także nie wiem po co, ale najwyraźniej później będą oceniać, ile żeś karpi zjadł w sezonie, ile przytył. Jeszcze tu obczajcie, nawet kolor włosów chcą. Gościu! Ej! Mógłbyś nie dmuchać w rurę, jak pracuję? Strasznie mnie to rozprasza. Co panowie robicie? Pakujemy się. Gdzie się pakujecie? Gdzie się pakujemy? Na zasiadkę się pakuje. Wiecie co? W Europie to są wózki karpiowe, na taczki. Elektrycznych się dorobiliśmy, ale... No nie. Kładem, czy buggy, czy jak to nazwał, na stanowisko, no to jeszcze nie widziałem, żeby wjeżdżali karpiarze. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I... Grzesiu. Grzesiu, mamy dla ciebie. Grzesiu jest ochraniacz. Co? To nie wypadnie. Siema albo się nie ma. Witam was kolejnego dnia ze ścieżki zdrowia. W sumie to nawet nie pokazałem wam, jak tutaj wygląda okolica i dlaczego mówię ścieżki zdrowia, bo zobaczcie. Tu jest The Lake House City. Przez ostatnie noce spaliśmy w środku i każde branie kończyło się przebieżką. Tam na sam dół, aż za gazebo. Więc jest kawałek do przelecenia. Codziennie trzeba zdmuchiwać, no bo mamy już, jak widać, jesień. Codziennie trzeba zdmuchiwać liście ze ścieżki, więc w nocy bywa ślisko. Więc jest trasa do przebycia. Schodzę na dół, dlatego że mamy kolejne ryby do focenia. Kolejne trzydziestki, więc za chwilę będzie prezentacja. Grzesiu, błagam cię. Jedno chociaż, kurde. Jedno, zrób to dla mnie. Co? Grzesiek. Później. Jest. Nie powiedział nie. Grzesiek, ale jak wytłumaczymy wszystkim, dlaczego masz mieć zdjęcie w kasku? Chcemy, żeby był w parii. Mam problemy neurologiczne.
Dobra, nie wnikam. Można tak to nazwać. Knows. I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had a tough, never had enough. Feared, love and respected, using words as a... Jego siostrę, 33-funtowego Komuna pięknego. Lake House, buddy, Lake House. Hashtag not Dale Hallow. Zarobisz go jeszcze? Wyłuska karpio jeszcze z dna, nie pier... Come on! Yeah. Dawaj go, teraz go przez rękę przełóż. Put in my place, but at gully on cyber space. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quick we do, we all forget to honor these one policies, my darling. You are the empress queen. Ten kart jest wyjątkowy pod każdym względem. Zobaczcie, jaki ma maszt, niczym żaglica. Pysk ma niczym, no, doda. Natomiast biedny jeszcze tak jest poturbowany przez życie, że brakuje mu oka. Piękny jesteś. Pomimo, że pełno łuski i trudno byłoby cię odróżnić, to jednak masz tyle cech charakterystycznych, łącznie z tymi wiosłami. Spójrzcie na tę płetwę piersiową i brzuszną. Że podejrzewam, że czujesz się tutaj jak ta żaglica właśnie. Wypuszczamy go, bo chłopaki już wołają nas na steki. Także pięknie się łowi karpie w Stanach. Good job, man. Thanks. Siema albo się nie ma. Nice fish. Welcome to my crib. O pan. Ale tu ciepło. Które moje? To? Tam co jest. Piękna sprawa. No to pójdziemy. Nie wiem, Sinoda, gdzie mi się pchasz z butami? Weź wytrze buty, zanim tutaj będziesz wchodził. Człowieku, ja tu dzisiaj będę spał. Siema albo się nie ma. Korzystając z chwili przerwy w braniach, bo uwierzcie mi, naprawdę od momentu, kiedy tutaj przyjechałem, trudno taką znaleźć. Zmiana czasu, inna strefa czasowa oraz to, że staram się być na bieżąco, montować na bieżąco wszystkie odcinki daily vlogów, sprawia, że no mało jest na to czasu na to, by przeanalizować, co się dzieje pod filmami, choć staram się w jakiś sposób Wam tam odpowiadać. Natomiast jedno pytanie, które postanowiłem zaadresować, jest od Tomka pod filmem, pod drugim odcinkiem. W zasadzie to jest kilka pytań. Tomek się pyta, czy trzeba mieć fishing license na to jezioro i jak tak, to ile kosztuje i na ile wędek można łowić. Oczywiście trzeba mieć fishing license. Kosztuje ona $55 na cały sezon, więc wydaje mi się, że to nie jest drogo i wolno łowić na 3 wędki. I taka jest zasada. W całym Connecticut na 3 wędki można łowić? Tak. Tak, w całym Connecticut można łowić na 3 wędki. Czy karpie w tym stanie rozmnażają się naturalnie? Czy zaobserwowaliście, że karpie rozmnażają się tutaj naturalnie? Tak. Rozmnażają się tutaj naturalnie i czy Amerykanie inaczej łowią karpie jak w Europie? No i tutaj jest, to jest bardzo ciekawa kwestia i można byłoby poświęcić na to pytanie troszkę więcej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o polskich Amerykanów, to nie łowią karpi inaczej aniżeli my w Europie. Co więcej, nawet unikają totalnie ziaren. Przynajmniej tak jest w przypadku tej wody, dlatego że jak się okazuje z praktyki, ziarna przyciągają sumiki karłowate, których jest tutaj całkiem sporo, więc nie jest to tylko plaga u nas. Tutaj jest podobnie i aby ograniczyć te niesforne ryby, no to ogranicza się stosowanie drobnych ziaren, dlatego że
No, praktyka pokazała, że kiedy się je stosuje, to po prostu ma się z nimi do czynienia. Oglądałem kiedyś na YouTube film z Ameryki, to łowili karpie na jakąś pastę Berkeley. No i tutaj próbowałem się z chłopakami porozumieć w tej kwestii i ustalić, o jaką pastę chodzi, ale do końca nie jesteśmy pewni, o co dokładnie chodzi, więc Tomek, jeżeli potrzebujesz wyjaśnić albo chciałbyś doprecyzować, to możesz to zrobić. Natomiast no, my niekoniecznie wiemy, o co chodzi. Może jak Amerykanie stosują różne dziwne sposoby na to, żeby łowić karpie. Nie mają takiego chyba doświadczenia jeszcze i pewnie gdzieś ten kontent europejski nie do końca do nich dociera i traktują te ryby jak każde inne, z którymi mają tutaj do czynienia, które są powiedzmy bardziej rodzimymi gatunkami, bo karpie tutaj chyba też nie są rodzimymi, przepraszam, rodzimymi gatunkami. Niemniej z tego, co sam obserwuję i z tego, co mi się wydaje, stają się coraz bardziej popularne. Karpiowanie staje się coraz bardziej popularne. Natomiast no, taktyka, no tak jak ze wszystkim, zależy od karpiarza. Natomiast z tymi karpiarzami, z którymi ja mam tutaj do czynienia, wygląda na to, że niczym się nie różni od europejskiego podejścia.